dajmy te ostatnie, proszę Państwa, dwie minuty ćwierćfinałowego meczu pomiędzy Niedźwiadkami Przemyśl a drużyną Chromika Żary, sędziowie widzę z Katowic, byli koszykarze OKS-u SP27 Katowice i tutaj Hartwiga, pamiętam Katowice. Na ilu turniejach ja z nimi byłem, dzisiaj sędziują sami turnieje. 9 punktów do odrobienia. Zaliczony. A pan jest tym trzecim sędzią, tak? Ja to wszystko. Bo od dłuższego czasu są wprowadzeni, są trzech sędziów jest na meczu. Ja jestem trzecim, zawsze najlepszym, a teraz rzuca mój syn. I trafi? Trafi. A kto ma rację? Praktycznie było. Stawia to rację. Praktycznie było. Wyrzuciło, to się mówi, tak wypluło. Wyeksplodowało. Wy też czasami jak na granicy, ktoś już prawie jest na drugiej stronie, a naraz go puchnął z powrotem, nie? A on już myśli, że jest. Przemyśl, miasto przygraniczne. Dostał się na równie. No tego dostał się, do Kadry? No. No to powołał tak, że po pierwszym. I jedzie do Rumunii? Nie wiem, jeszcze nie ma. Nie ma, nie ma nic powiedziane. Ale ja bym tam dziecko jeszcze mogę sobie do Rumunii. Tam nie jest tak źle. Nie ma tak źle? Rumunia jest w Unii Europejskiej. No. Odkąd nie ma Czałczasku? Jest tam, już tam jest bieda, ale jest już ciekawie. Ja bym chciał kiedyś pojechać do tej Rumunii. Też. Rumunia, Bułgaria, nigdy nie byłem, ale tak w całej Europie byłem. Szlakiem Drakuli trzeba się dać. Ale mówią, że Lubuskie to jest też taka Rumunia. Tam Zielona Góra, Żary, tam są lasy, piaski, tak jak na Rumunii. Rumunii są piękne zamki. No. Kurczę, pojedziemy. No jak będziemy na emeryturze. Ładnie, dwa razy na czysto Skubiński i ostatnie 32 sekundy. Nie uda im się wygrać, ale dzisiaj Chromik naprawdę... Musi pan też sam przyznać, że dzisiaj Chromik postawił się wam. Bardzo, bardzo, bardzo. W porównaniu z tą drużyną, która grała na ćwierćfinałach. Tak, to nie będzie. Jest progres i to jest ważniejsze, najważniejsze. Myśli pan, że w kadecie będą mocniejsi? Będą mocni. Ale w kadecie to potem się zaczynają zakupy, nie? 11 sekund. I z faulem. I w tej chwili 9 tylko. Ma. I tym samym koniec 65-57 ośmioma punktami przegrywa Chromik Żary z Niedźwiadkami Przemyśl i zagrają o miejsca 5-8. Bardzo dobry mecz Chromika, bardzo dobry występ, to jest, ja sobie przypominam ćwierćfinały, kiedy to chłopcy wysoko przegrali, a teraz postawili się, dobre wykonanie. Dobrze było, dobry mecz.